Moje uszanowanie. Co tydzień staram się pisać felieton do polityki i ten z końca maja będę teraz czytał. Tytuł w lustrze. Aha, przepraszam. Okulary. Nie bardzo pomagają, ale nie zaszkodzą. Tego dnia obudził się wczesnym rankiem. Bardzo wczesnym, bo w sypialni było ciemno. Słońce jeszcze nie wzeszło, dedukował. Ziewając, podszedł do okna i pociągnięciem sznurka odsłonił roletę. Zalała go Niagara fotonów, aż oczy zmrużył. Opuścił roletę. Słońca nie było. Podniósł. Znów było. Jeszcze raz opuścił. I na wszelki wypadek zapalił lampkę nocną. Coś szeleściło, ale on wiedział, że to jego przenikliwy mózg tak pracuje. Zadzwonię do znajomego, pomyślał. On mieszka przy ulicy Kopernika, coś tam o astronomii powinien wiedzieć. Ale zrezygnował. Nie będę przecież faceta po nocy budził w takiej sprawie. Podszłapał do łazienki, ukłonił się swemu sobie w lustrze, które cenił, bo pokazywała mu zawsze twarz, jaką lubił. Szlachetność i otwartość z niej biła. W oczach malowała się troska o ojczyznę. Tak, ojczyznę. Ojczyznę rodaków. Nigdy w życiu tak się o nic nie troszczył, jak teraz właśnie. O polskie rodziny, o polskie zwierzęta, polskie lasy, rzeki, mosty, perony przy nieczynnych dworcach. Musiał przerwać te litanie, bo ten w lustrze zatroskany był coraz bardziej, a on chciał się ogolić. Robił to spokojnie, w skupieniu, aby sobie nie obciąć ucha, tak jak ten jeden z wielkich. Beethoven chyba. Tak, tak, on, bo on w końcu ogłuchł z tego wszystkiego. Na śniadaniowym talerzu biały serb uśmiechał się zachęcająco. Ale czegoś mu tam przy tym serze brakowało. Od lat jadał śniadania w patriotycznych kolorach i złapał siatkę, włożył maseczkę, żeby go nikt nie rozpoznał i wybiegł tylnymi drzwiami, niezauważony przez służbę ochrony państwa. Poczuł się samotny, ale przywykł do tego. Przywykł. Prezydentura to właśnie wielka samotność. Przypomniały mu się słowa jednego z jego politycznych przyjaciół. Tak, mam doradców, mam różnych ministrów, wszyscy mówią coś, wyrażają swoje opinie, a potem idą do domu, wychodzą, a ja zostaję sam i sam muszę podjąć decyzję. I to jest moja decyzja. To jest moja odpowiedzialność. I postanowił skręcić w prawo. Szedł, a myśli cisnęły mu się jedna do drugiej jak sardynki w puszce. Sondaże mi spadają, ale to sprawa Kurskiego. Myślę, że zachowa się honorowo i wróci na stanowisko. Nie mogę przecież przegrać. To przecież ja otworzyłem drogę do dobrej zmiany. Polska jest dziś silniejsza, sprawiedliwsza i bezpieczniejsza. A ta wyimaginowana wspólnota, ta Unia, wypisuje o nas brednie w obcych językach. Dobrze, że ich nie znam. Ma nam za złe, że zmieniamy ten spleśniały, postkomunistyczny wymiar sprawiedliwości. Grozi, że obetnie fundusze. Niech uważają. Bo Sasin każde pieniądze wydrukuje, a nawet jeszcze 3 miliardy na wszelki wypadek, dodatkowo. Nagle zobaczył pomięty papier na chodniku. Stolica, zaśmiecona, a ten się dwoi i troi, bo mu się śni prezydentura Polski. Tymczasem ja 100 międzynarodowych wizyt złożyłem, budując w świecie wielkość ojczyzny. Ileż to razy ręka mi mdlała, gdy podpisywałem jakieś ważne, no ważne oczywiście, umowy, bo nieważny bym nie podpisał. No i co z tego, że na stojąco? A może ja tak lubię, jak Hemingway.
bądź co bądź laureat Nagrody Nobla. Teraz jest to nagroda dla tych, których nawet człowiek tak wykształcony i cierpliwy, jak nasz minister kultury, nie jest w stanie doczytać do końca. O kulturze mógłbym zresztą wiele bardzo powiedzieć. I mówił. Mówił. A przy drożnym wierzbom gałęzie stawały dęba. I to tak, że leciały z nich żołędzie. Szedł dalej i zdejmował z głowy kolejny wieńce laurowe, które mu się same narzucały. Wreszcie doszedł do Garwolina. Kupił truskawki czerwone, jak zachodzące słońce, i od razu pomyślał o tym białym serze czekającym go w pałacu. Wrócę, pomyślał, będzie śniadanie niczym Mazurek Dąbrowskiego. Usłyszał jeszcze ryk suwerena. Andrzej, musisz! Rosła w nim duma, że jest tak kochany. Nie boi się niczego. Zawsze przecież można zarządzić reasumpcję głosowania. Dziękuję.